Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Patryk, a to jest film z serii, szczerze powiedziawszy nie wiem z jakiej serii to jest film, a mianowicie chodzi o mój nowy mikrofon Syn 7 M-Pod USB. Pod ostatnimi filmami mogliście widzieć adnotację z nazwą mikrofonu, który sobie zakupiłem i skierujecie strasznie dużo pytań odnośnie tego mikrofonu, właśnie w tym filmie postaram się na nie odpowiedzieć. Więc tak, mikrofon Syn 7, firmy Syn 7, a dokładnie Syn 7 M-Pod na USB, na wejściu USB. To mikrofon pojemnościowy. Jest to mikrofon bardzo dobrze wykonany. Cały jest praktycznie metalowy, czy z jakiegoś tworzywa metalopodobnego. Na pewno jest on troszeczkę ciężki. Do kartonika oczywiście z mikrofonem firma dodaje nam stojek pod mikrofon. Stojek jest specjalny, dopasowany pod ten mikrofon. Jest on naprawdę solidnie wykonany. Jest naprawdę świetny. Nie mogę nic mu jak na razie zarzucić. Tak, mikrofon. Mikrofon jest bardzo prosty w użyciu. Wystarczy go podłączyć i tyle. Czasem można wejść w panel sterowania, sobie tam pogrzebać, jeżeli ktoś chce. Do mikrofonu jest też dołączona płyta z różnymi sterownikami do mikrofonu, jak i programami, które pomagają nam w obróbce filmu. Ja oczywiście z tych programów nie korzystam. Używam tylko Audacity i Goldwave'a. Kolejną rzeczą, która przydaje się przy tym mikrofonie, jest to bardzo długi kabel, który prowadzi od mikrofonu do komputera, właśnie ten kabel USB. Wejście tego mikrofonu do komputera jest wejściem normalnym USB, a wejściem do mikrofonu jest to wejście mini USB. Wystarczy podłączyć i wszystko działa. Mikrofon ma wbudowaną również lampkę, pod którą jest napis Active, co oznacza, że gdy mikrofon jest włączony, po prostu lampka się świeci, aby pokazać nam, że mikrofon jest aktywny. Od razu obok tej lampki zobaczymy pokrętło, które pozwala nam na sterowanie głośnością, czułością mikrofonu, bez zbędnego grzebania właśnie w panelu sterowania. Tu możemy sobie podgłosić, oczywiście opcja bardzo przydatna. Jeszcze nie wspomniałem, że mikrofon jest bardzo czułym mikrofonem, więc czasem możecie słyszeć szumy dochodzące od mojego komputera, a jest to związane z tym, że jest lato i po prostu automatycznie włączają się wiatraki. Więc myślę, że to tyle odnośnie tego mikrofonu. Nie wiem, co chcecie wiedzieć. Jeszcze dodam, że cena tego mikrofonu to jedyne 200 zł, więc jako że to jest mikrofon w miarę profesjonalny, jest to cena mała. Nie można powiedzieć, że duża, jest to cena mała, ale mikrofon naprawdę sprawdza się świetnie. Jest to doskonały dla ludzi początkujących, którzy zaczynają swoją karierę z muzyką, jak i dla let's playerów. Używa go właśnie wielu let's playerów, między innymi Madzia, Kina i wiele innych let's playerów. Do mikrofonu można zakupić sobie też pop filtr. Jest to, jakby wam powiedzieć, osłona na taki mikrofon, sam do końca nie wiem. Z tego co czytałem, pop filtr może pewną część szumów odbić od siebie, może ich nie przepuścić. Więc myślę, że zakupię sobie w najbliższym czasie też do tego mikrofonu pop filtr. Będę go używał, myślę, że będzie także troszeczkę lepsza jakość. Jak widzicie, inwestuję w sprzęt. I myślę, że to wszystko się opłaci. Oczywiście mikrofon ten możecie zobaczyć sobie teraz, sorki ze Skype'a, mikrofon ten możecie sobie zobaczyć teraz na obrazku. Oczywiście po kolei rzeczy, które opisuję, będę wam wskazywał na tym obrazku, dzięki czemu będziecie mieli jaśniejszy obraz. Jeszcze raz, polecam ten mikrofon, kosztuje on jedyne 200 zł. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, proszę pisać. Więc to tyle, myślę, że pomogłem. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć.